Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj zajmiemy się takim tematem, który jest troszeczkę inny niż zwykle, bo ostatnio zajmowaliśmy się cały czas filmowaniem, trikami związanymi z filmowaniem, z różnymi technikami. A tym razem zajmiemy się fotografią, czymś, co jest mi trochę bardziej bliższe, bo tym zajmuję się już trochę dłużej niż filmowaniem. I dzisiaj pokażę Wam, jak uratować Wasze zdjęcie, kiedy pstryknęliście jakiś piękny widok i zamiast pięknego, jakiegoś dramatycznego lub ciekawego nie ma, mieć po prostu niebieską plamę. Podmiana nieba. Dla niektórych temat dosyć kontrowersyjny, zresztą w ogóle wszelkie przeróbki w fotografii dla niektórych są niedopuszczalne i uważają, że zdjęcie właśnie na przykład pejzażowe jest o tyle trudne, że trzeba wybrać, znaleźć ten najlepszy moment i zrobić. Zgadzam się z tym. Gdyby to było takie proste, to po prostu wszyscy by robili, byśmy mieli tyle tych zdjęć, chociaż to wcale nie byłoby może źle, ale mielibyśmy, każdy po prostu robił fantastyczne zdjęcia pejzażowe. Niestety to jest bardzo trudne, trafić na idealną pogodę, na idealne warunki. Trzeba nieraz bardzo długo czekać, trzeba nieraz wiele razy przyjeżdżać w to samo miejsce. Ja właśnie też hołduję takiej zasadzie, że jeżeli mam nieodpowiednie warunki, to po prostu staram się przyjść w jakiś inny dzień i spróbować zrobić to zdjęcie jeszcze raz. Niestety, tak jak w tym przypadku Wam pokażę, jest to zdjęcie, kiedy pojechałem z moją żoną na wczasy za granicę i oprócz tego, że wypoczywaliśmy, chciałem też zrobić jakieś zdjęcia. I tutaj trochę mogę powiedzieć, że jak na złość miałem przepiękną, fantastyczną, bezchmurną pogodę. Oczywiście ktoś powie, no to chyba dobrze. No zgadza się, jeśli z punktu widzenia oczywiście wyjazdu jak najbardziej rewelacja, no bo każdy jak jedzie, chce mieć piękną pogodę, opalać się, nie wiem, chodzić, spacerować i nie moknąć na deszczu, ale z punktu widzenia fotografa już nie bardzo. Trochę chmur by się przydało i te chmury się czasami pojawiały, ale akurat wtedy, kiedy to było w ciągu dnia, kiedy no, warunki były nieodpowiednie do robienia jakichkolwiek pejzaży. Natomiast kiedy przychodziłem rano albo o wschodzie, albo o zachodzie słońca, niebo było czyściutkie i bezchmurne. I co wtedy zrobić? No, nie bardzo mogłem przyjechać drugi raz na wczasy znowu, tutaj, czy drugi raz wyjechać za granicę, bo nie stać mnie, żebym tak sobie jeździł cały czas, więc postanowiłem zrobić to zdjęcie w tym wypadku i po prostu spróbować coś z tym zrobić w Photoshopie już po powrocie do domu. I dzisiaj Wam pokażę taką technikę. Oczywiście technik podmiany nieba mamy mnóstwo, ale ja Wam dzisiaj pokażę coś jak Select and Mask. Jest to nowa funkcja dodana w Photoshopie niedawno, ale naprawdę za pomocą niej możecie bardzo szybko wyselekcjonować to niebo, które chcecie wymienić i podstawić sobie nowe. Tak jak powiedziałem, to nie jest fotografia reporterska. To są Wasze zdjęcia i wasze spojrzenie na to, co chcecie pokazać, więc nie przejmujcie się tym, zamieniajcie. Zresztą nie musicie wcale nikomu mówić, że na tym zdjęciu nie było ładnego nieba. Po prostu pokazujecie zdjęcie już przerobione i każdy powie, wow, ale mieliście warunki. No ja na przykład zrobiłem trochę błąd, bo Wam teraz właśnie powiedziałem, ale okej, to jest po to, żebyście Wy mogli wiedzieć, jak to zrobić. Dobra, słuchajcie, więc skakujemy do Photoshopa tym razem i ja Wam pokazuję, jak to zrobić. Zobaczycie, że to nie jest wcale trudne. Będąc w Photoshopie, musimy sobie wgrać zdjęcia. Ja mam wgrane zdjęcie to, które będę chciał, w którym będę chciał podmienić niebo oraz mam też wgrane niebo. I teraz wybieramy sobie Select. Wybieramy sobie Select and Mask i teraz za pomocą pędzla zaznaczamy elementy, które chcemy zostawić. One się nam pojawią normalny kolor. Wybierzemy teraz tak zwany Refine Edge i tutaj sobie troszeczkę poprawimy krawędzie, czyli zaznaczymy to, co jeszcze nam się, co chcemy, żeby jeszcze zostało na zdjęciu. Musimy to zrobić dosyć dokładnie, bo chcemy, żeby to wszystko było, żeby nie znikło nam razem z podłożeniem nieba. Dobrze. I jeszcze teraz sprawdzimy dalej. Tutaj jeszcze są elementy. Wszystkie te elementy chcemy, żeby były. Dobra, poprawiliśmy krawędzie. Możemy troszeczkę się pobawić Shift Edge, żebyśmy bardziej to, że tak powiem, wtopili. Tu najlepiej na tym drzewie będzie widać. To już za mocno. O, teraz jest odpowiednio. Tu wszędzie jest OK, możemy tak zostawić. Teraz i wybieramy OK. I mamy, jak widzicie, niebo wycięte. Zaznaczamy sobie to warstwę z niebem.
I tutaj trochę widać takie szare krawędzie, więc klikamy sobie na naszej masce prawym przyciskiem i wybieramy Select and Mask. I wracamy znowu do tej opcji. Teraz możemy się troszeczkę jeszcze pobawić tym Shift Edge. I teraz widzimy, że już lepiej to wygląda. Już nie ma takich szarych obwódek. Dobrze. Możemy teraz troszeczkę się pobawić tym niebem. Wybieramy sobie Curves. I troszeczkę dodamy więcej kontrastu. Podnosimy troszeczkę jasne elementy nieba. I przyciemniamy te ciemniejsze. Potem wybieramy sobie Hue and Saturation i troszeczkę możemy zwiększyć saturację, żeby były bardziej takie czerwone, bo to w końcu mamy zachód słońca. No tak, teraz wybierzemy sobie jeszcze ten kolor niebieski i z nim się troszeczkę bawimy. Nie, trochę go jeszcze podniosę bardziej. Dobra. I tak wyglądało to wcześniej, a tak wygląda teraz. Ale to drzewo troszeczkę znikło nam, więc spróbujemy jeszcze raz wybrać Select and Mask i trochę jeszcze popracować nad nim. O, może tak jak teraz. Teraz jest super. Teraz widzimy, że jest ok. I właściwie zdjęcie już jest gotowe, ale chcemy, żeby ten przedni plan był bardziej widoczny, więc wybieramy sobie Curves i troszeczkę dajemy bardziej kontrast, czyli znowu podbijamy jasne kolory, przyciemniamy trochę te ciemne, ale oczywiście wszystko nam się przyciemniło, dlatego teraz wybieramy sobie Ctrl-I na masce i robimy tak zwaną invert, czyli odwracamy maskę. I teraz bierzemy sobie brush, czyli nasz pędzel, zmieniamy z overlay na normal, bo mieliśmy wcześniej na overlay i malujemy ten pierwszy nasz plan, żeby on był taki właśnie bardziej widoczny, bardziej kontrastowy. To tak troszeczkę nam da ładniej. Możemy troszeczkę zmniejszyć krycie, bo trochę przesadziliśmy. O, tak, teraz może jeszcze troszeczkę, o, gdzieś tak. Będzie dobrze. No i możemy jeszcze spróbować trochę jeszcze kontrastu. Podbliżymy kontrast i jeszcze trochę zwiększamy kontrast. Znowu zmieniamy maskę odwrotnie. Ctrl-I. I znowu zmniejszamy trochę flow pędzla, żeby tak bardzo nie od razu nie malować. I troszeczkę jeszcze zwiększymy kontrast tego pierwszego planu. O, i zdjęcie gotowe. Tak wyglądało wcześniej, a tak wygląda teraz. Bardziej to jest widoczny ten pierwszy plan. I słuchajcie, to wszystko. Ja myślę, że to nie było nic trudnego. Myślę, że każdy sobie z tym poradzi. Oczywiście trzeba tam troszeczkę pokombinować tymi suwakami, żeby wyszło to bardziej naturalnie. Każde zdjęcie jest inne, więc niestety musicie tutaj troszeczkę popróbować. Takich programów odnośnie różnych trików związanych z fotografią będzie więcej. Dzisiaj jest taki pierwszy odcinek i akurat no, o wymianie nieba. Jeżeli chcecie, zresztą myślę, że zrobię taki odcinek w ogóle, jak obrabiać zdjęcia w Lightroomie, w programie, który jest naprawdę rewelacyjny, jeśli chodzi o obróbkę zdjęć, o w ogóle tak zwane wywoływanie zdjęć, wywoływanie RAW-ów. I będę Wam pokazywał różnego rodzaju triki, które mogą po prostu poprawić Wasze fotografie, które czasami wydają się nieciekawe, zwłaszcza kiedy zrobicie je w RAW-ach, bo w RAW-ach zdjęcie jest zazwyczaj płaskie, mało kontrastowe, mało kolorowe i właśnie od tego jest taki program jak Lightroom czy Photoshop, żeby te zdjęcia poprawiać. A jak? To zobaczycie już w kolejnych odcinkach. Dziękuję bardzo za uwagę, dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć!